Ada zja cukrzyk. Dzisiaj obiecałam wielki test. Czego? Freestyle Libre. I zaczniemy od tego, że zamontujemy go. Mamy oto takie piękne pudełeczko, które trzeba trochę rozerwać. Trochę nawet bardzo. Ale co to dla nas? W pudełku znajduje się instrukcja obsługi. Znajduje się serter, który będzie nam potrzebny. Znajduje się sensor do Freestyle Libre i znajduje się mała chusteczka, którą przeczyścimy miejsce, które wybierzemy. Generalnie nie musi być to zawsze ramię, chociaż producent zaleca je jako miejsce, które najmniej może ulec uszkodzeniom, to znaczy wszelkiego typu pociągnięciom, szarpnięciom i wszystkim innym. Jak widzieliście, przeczyściłam moje miejsce. I teraz należy odkleić folię. Tutaj w środku jest sensor. On naprawdę tam jest. Na pewno, jestem tego pewna. A tu to wystarczy mocno przekręcić. I to jest serter. Następne, to co musimy zrobić, to jest znaleźć ten magiczny taki, nie wiem czy to widzicie, jest taki paseczek brązowy albo raczej szary, który dopasowujemy z paseczkiem, który znajduje się na sensorze. Więc dopasujemy je i robimy klik. Teraz jak wyciągnę, to w tym będę miała wszystko razem. I generalnie mam. Widać nawet igłę. Mam nadzieję, że to widzicie. Kolejną czynnością to będzie po prostu tak jak zazwyczaj dociśnięcie mocne. Już się boję, naprawdę się boję. Ale w ogóle nie bolało. Słyszeliście klik, a ja nie poczułam nic. Delikatnie odciągam. I jest. Trzyma się. Pięknie. Kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić, to jest naciśnięcie jedynego guzika w Freestyle Libre i kliknięcie na dotykowym ekranie uruchom nowy czujnik. Przesuwam, on zapiszcza i pisze, że czujnika będzie można użyć za 60 minut. No to czekamy. No dobrze, więc glukometr jest już gotowy do tego, żeby sprawdzić cukier. Już niestety to zrobiłam odruchowo, ale wystarczy tylko nacisnąć jeden przycisk. On od razu pokazuje informację. Sprawdź stężenie glukozy. Zeskanuj czujnik, aby sprawdzić stężenie. 188. No nie najlepiej, ale trudno. Ponieważ już któryś raz z kolei nagrywam tę scenę, możecie zauważyć takie specyficzne wykresiki. To jest właśnie Flash Glucose Monitoring, czyli mierzenie tak zwane flash przy przykładaniu. Chodzi o to, że od momentu, w którym podłączyłam sensor, on już rejestruje wyniki, ale rejestruje je tu. I w momencie, kiedy ja robię ten magiczny pyk i go przykładam, to wysyła wszystko to, co zebrał, do czytnika. Możecie mierzyć się wielokrotnie, się sprawdzać, bo muszę się dostrzyknąć. Dobrze, to ja idę się dostrzyknąć i będę się tak zczytywać przez najbliższe 2 tygodnie i pewnie trochę więcej, bo to jednak całkiem fajna sprawa i Wam będę relacjonować mniej więcej na bieżąco moje życie z pikaniem glukozy. To na razie, trzymajcie się, cześć! Wow, nie chciałam Cię wyłączyć. Odklejam.